Everybody. Baby. Siemanko, Egon z tej strony, Gang Poszukiwaczy. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo tak jak w ostatnim wam mówiłem, będzie o pierścionkach, bo już mam prawie 100, także czas najwyższy pokazać wam, pochwalić się pierścioneczków, pokazać wam jakie są. Na samym początku chciałem was serdecznie zaprosić do moich dwóch najlepszych youtuberów na kanały. Jest to Brodaty Zbir i Sławek, czyli Mustafa Gold. Tutaj będziecie mieli zdjęcia Brodaty Zbir. Mustafa Gold. Znacie ich na pewno, ale ci co nie znają, to zapraszam serdecznie do nich na kanały. Linki będą w opisie. To są moi naprawdę bardzo bliscy przyjaciele, z którym mam bardzo dobry kontakt. Niebawem może razem coś wymyślimy wspólnego, ale to nic nie będę zdradzał. Na razie jest, wiecie, ta pandemia cała, nie można nawet, kurczę, dobrze z domu wyjść, a co dopiero, kurczę, coś planować. Teraz w Holandii mamy takie minus 11, minus 12 na dworze, także pogoda nie za ciekawa na wykopki. W niedzielę ma być pierwszy dzień taki fajny, także od razu lecę. Już sprzęt czeka, cały umyty, kurczę, także już się nie mogę doczekać. I co, pokażę wam za chwileczkę pierścioneczki, także miłego seansiku. Mam nadzieję, że kolekcja się spodoba. Na razie. Dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi o bazarek. Także teraz je porozkładam. Troszkę i zobaczymy, ile ich jest, nie? Także tak, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ich mamy 10, 20, 30, 47 bazarowych pierścioneczków. Bardzo fajne pierścionki. Szkoda, że bazarki. Niektóre naprawdę, kurczę, ciekawie wyglądają i o zawał serca prawie, kurczę, mnie przyprawiły. Że jak widzicie, o, bardzo fajne znajdeczki. Dobra, przejdziemy teraz do sreberka. No, te pierścioneczki tak poobracałem, żebyście lepiej je mogli zobaczyć. No, bazarki, bo bazarki są naprawdę przepiękne. No, a tak to wygląda ze srebrem. Tyle mamy sreberka. I taka ciekawostka. Ten malutki pierścioneczek, biedroneczka, to jest taki bardzo popularny pierścionek w Holandii wśród małych dziewczynek. To jest, kurczę, mój pierwszy pierścionek, który znalazłem. I to był pierwszy wypad z garetem. Kupiłem, Kasia mi kupiła gareta. Poszliśmy razem do parku. Razem z Piotrusiem. Bodzia wtedy jeszcze nie było, był w brzuchu. I poszliśmy sobie pochodzić. Chodzę, chodzę, chodzę. Za chwilę krzyczę: Kasia, patrz, kurczę, pierwsze sreberko. I pierwszy mój wypadzik, pierwsze sreberko. I to jest właśnie ten pierścioneczek. Dobra. Zaczynamy. Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści. 40 srebrnych pierścionków. No i tak to wygląda. Teraz już bez wyłączania, przełączania,
Teraz dwa pierścioneczki, albo stal nierdzewna, albo białe złoto. Jeszcze nie sprawdziłem, nie miałem czasu. Także sam, o. Ten jest przepiękny, kurczę, nie dość, że wielki. Taki obrasany, zobaczcie. Czatek, nie wiem co. To i teraz przejdźmy do konkretów. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć złotych pierścionków. To jest pierwszy. To jest ta próba 3-3-3. Drugi. Zobaczcie, z diamencikiem. Trzeci. To jest ogólnie mój najpiękniejszy. Ten mi się najbardziej podoba. No i prawdopodobnie jest stary. Trzeci. To jest ostatnie złotko, które wleciało. Również stary pierścionek. No i ostatni. Ten jest dobry, kurczę. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, z sześciu pierścionków zrobiony. Jeden pierścionek zrobiony z sześciu. Także tutaj mamy dwa sreberka takie po trzy. Bardzo fajne pierścioneczki. Tu jest jeden, a drugi jest. Aha, o tu. No, ale ten to już przebił. Sześć, z sześciu zrobiony. Białe złoto przeplatane z żółtym. No, i tak jak widzicie, o, cała kolekcja się tak prezentuje. No, także taka kolekcja. 94 pierścioneczki. O, do 100 tylko 6 mi brakuje. Oby teraz złote same leciały. Dobra, bazarków nie będziemy ważyć. Także wszystkie bazarki, o, to idą na bok. Cyk, o, bazarki tutaj sobie będą na kuberce. Dobra, i teraz sprawdzimy sreberko. Uwaga, przygotowana. Dobrze, wytarowane. Aha, pudełeczko kładziemy. Cyk. Jeszcze raz wytarowane. No i dobra, i całe sreberko teraz wrzućmy na ruszt, jak to się mówi. No, 145 gram. 145,66. Także 146 gram srebra. Dobra, i tam teraz tu wysypmy kupeczkę. Już mamy, o, dwie kupeczki. No i teraz sobie zobaczmy, ile ważą te dwie nierdzewki lub białe złoto. No, 20,8, czyli ponad 20 gram. Dobra, tu ląduje. I teraz te 5 złotek. Zobaczmy. O łącznej wadze 18,45. Także super. Dobra, i lądują tu. Także o, zobaczcie, jak fajnie. Troszkę tego się uzbierało.
Łapki w górę, suby, lajki, pierdoły, mile widziane. No, teraz jest coraz cieplej już w Holandii. Na razie jeszcze jest minus tam 10 czy minus 11 stopni. Także zima w pełni. Ale od weekendu ma być niby cieplej. Także może się wybiorę na jakieś wykopki już w ten weekend. Także czekajcie na film. Pozdrawiam serdecznie. Miłego weekendu Wam życzę. Na razie, piona, hej.